Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. To, że będzie dziś bardzo dobry dzień, mogę powiedzieć dzisiaj. Wczoraj nie powiedziałam tego, ponieważ na sobie odkrywałam działanie mózgu. Co to znaczy? Nasz mózg działa w określony sposób. Czyli na początku pojawia się myśl, po myśli pojawia się emocja, czyli na przykład myślę sobie, że się spotkam z szefem, wtedy pojawia się emocja, że się boję, wtedy moje ciało zaczyna reagować i zaczyna być ścisk żołądka i różne rzeczy się tam dzieją. Jeżeli mózg nie ma informacji, czyli jeżeli jesteśmy odcięci do informacji, to nasz mózg czerpie sobie z tego, co ma do tej pory. Czyli z naszych wyobrażeń, z nasz tego wszystkiego, co widzieliśmy, co usłyszeliśmy i co gdzieś tam doświadczyliśmy. Jeżeli chcecie, ja się o tym przekonałam wczoraj, zobaczyć, jak to działa, to wystarczy przez 24 godziny nie mieć informacji o swoim dziecku. I słuchajcie, mózg po prostu szaleje. Myśli, jakie się wtedy pojawiają, no to jest kronika policyjna, to są wszystkie horrory, wszystkie filmy sensacyjne i wszystko, co możesz sobie wyobrazić, bo nasz mózg dostarcza oczywiście myśli. No i o emocjach i o ciele, które to, co się dzieje w ciele, nie muszę już mówić. Chociaż moja świadomość już jest taka, że ja wiem, że mózg skupia się tylko na jednej rzeczy i starałam się przekierowywać myśli na różne inne rzeczy, no ale powracające to wszystko, co się wtedy dzieje, to powiem, że człowiek nie jest w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Co dzieje się z jego myślami, jak to wpływa na emocje i jak to wpływa na jego ciało. Jeszcze nie masz informacji, niemożność działania, czyli rozładowania tego sprawia, że jest jeszcze gorzej. Jaka tak jakby nauka z tego wypływa? Nauka wypływa z tego taka, że nasz mózg może ześwirować, jeżeli nie mamy informacji. Jeżeli nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, to oczywiście nasze ciało odreaguje i odpowiednio to odchoruje. 99% rzeczy, które sobie w takich sytuacjach myślimy, nigdy się nie zdarza. No i oczywiście w tej sytuacji również to się nie zdarzyło. Ale nasz mózg nie rozumie tego i nasz mózg nie wie, a myśli, które w tym momencie przychodzą, powodują, że wywołuje to emocje i wywołuje to reakcje w naszym ciele. Zatem, żeby się dobrze czuć, nie wchodźmy w taką, jeżeli jesteśmy w stanie, bo jeżeli jest sytuacja ekstremalna, no to dzieje się to tak, jak się dzieje, bo czasami jest to ponad nami. Ale nie wchodźmy, jeżeli wchodzimy świadomie i sobie coś tam wyobrażamy i zaczynamy kombinować, co się wydarzy, jak się wydarzy i co tam będzie, nie idźcie w tym kierunku. Życzę miłego dnia.